10 wolontariuszy wyróżniających się w służbie potrzebującym mieszkańcom naszego miasta otrzymało specjalne statuetki. Gala pod hasłem Barwy Wolontariatu odbyła się z udziałem przedstawicieli samorządu suwalskiego. Organizatorem konkursu od 15 lat jest Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat z Anną Ruszewską na czele, która poinformowała, że w tym roku lista osób nominowanych do nagrody była wyjątkowo długa. Był to taki wolontariat specjalistyczny, czyli osoby, które są już wykształcone, mają pewną wiedzę, doświadczenie i zawodowe, to świadczą taką pomoc w zakresie swojej specjalizacji. I to myślę, że to jest ważne. A czy jest klucz? Tak naprawdę trudno nam porównać działania na przykład młodzieży, która pracuje jeszcze z osobami młodymi, która sama też się uczy, nabiera doświadczenia, ale robi wiele dobrego. W tym roku statuetki wręczono głównie przedstawicielom instytucji i organizacji pozarządowych. Pierwszą otrzymała z rąk prezydenta Czesława Rynkiewicza Danuta Świerska z Podlaskiej Jednostki Towarzystwa Głuchoniemych. Wiem, że mam pomagać. Pomagam osobom niewidomym, głuchoniemym, pomagam osobom uzależnionym, bezdomnym. Nie zostawiam nikogo po drodze, kto potrzebuje tej pomocy. Nie trzeba mieć pieniędzy, trzeba mieć otwarte serce i czas. Do otwierania swoich serc namawiał też laureat Piotr Szmigielski z Centrum Aktywni Tak Samo, zajmującego się osobami z niepełnosprawnością. Wspólne zaangażowanie wszystkich wolontariuszy i włodarzy w tego typu działania przynoszą wielu osobom dużo szczęścia. Teresa Wysocka-Kluczny z Suwalskiej Rady Seniorów żelazne zasady wyniosła z domu rodzinnego. Mój tata mówił, jak możesz pomóc, to pomóż, ale nie szkodź. Ja to zapamiętałam. Wśród laureatów znalazła się też Magdalena Anuszkiewicz z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Janina Czarniawska ze Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań, Halina Grabowska, wolontariuszka z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej, Klaudia Falejczyk ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Jaćwież. Prowadzę drużynę, której jest 56 druhen. Ani moich czas na co dzień. Aha, ile druhe nasz? 56. Fajnie. Hu, to liczne. Krótko o działalności szkolnego wolontariatu Wielkie Serce przy Zespole Szkół nr 6 wypowiedział się stojący na jego czele Michał Rydzewski. Wszystko robimy tak naprawdę. Zbiórki żywności, tak? Pomagamy dla OSIR-u. Mhm. Ale ty nie razem, bo ty inicjujesz. Trzeba się pochwalić sobą. Tak. Statuetkę odebrały także panie Danuta Tutak-Suchowier ze Stowarzyszenia Seniorów Rozłogi oraz Anna Rybarska z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz statuetek wręczono także dyplomy uznania za działalność wolontarystyczną. Jak zauważyła wyróżniona dyplomem Maria Lauryn, dzięki organizowanej od 15 lat suwalskiej gali ludzie dowiadują się, na czym polega wolontariat. Że Państwo to widzicie i łamiecie Państwo też takie pewne co to jest ten wolontariat, że myśmy też, jak mieli z Państwem spotkanie Rada Seniorów, jak to jest, no, że tłum wolontariuszy czeka, interesanci przychodzą, a biuro rozdziela ty do tego, ty do tego, ty do tego, ty do tamtego. Tak średnio mają czasami pojęcie o tym wolontariacie mieszkańcy, którzy się nie angażują. O tym, jak trudne bywa to zajęcie, mówiła szefowa suwalskiego hospicjum. No niestety nie wszyscy dają sobie z tym radę i wiele osób się wycofuje z tej pracy, za co oczywiście nie mamy żadnego złego zdania o tym. Po prostu nie dla wszystkich jest każda praca wolontaryjna. Tym bardziej dziękuję tym wolontariuszom, którzy mimo wszystko potrafili pomóc naszym chorym. Gala pokazuje ludzi, którzy zamiast siedzieć przed telewizorem i przyjemnie spędzić czas, przychodzą do chorych wesprzeć ich dobrym słowem. W Suwałkach wolontariusze działają bardzo prężnie.